będą naprawdę, a ciosy nie będą markowane. Walki sportowe rozgrywane są w 5 kategoriach wagowych. Trwają w eliminacjach 2 razy po 2 minuty, a w finałach 3 rundy po 2 minuty. Obowiązkowo używa się specjalnych ochraniaczy na ręce i stopy. Zabronione są uderzenia w tył głowy i szyi, plecy, kończyny oraz tułów poniżej pasa. Praktycznie możliwe jest więc atakowanie głowy i tułów. Sędziowie najwyżej oceniają uderzenia trudne technicznie. 3 punkty za technikę nożną z wyskoku na głowę przeciwnika, 2 za technikę ręczną z wyskoku na głowę i nożną z ziemi na głowę przeciwnika. Ta sama ilość punktów za technikę nożną na tułów z wyskoku. 1 punktem premiowane są natomiast uderzenia nogą z ziemi na tułów, ręką na głowę i tułów przeciwnika. Są jeszcze akcje wzbronione, za które zawodnicy otrzymują upomnienia i punkty karne. Należą do nich wyjście z pola walki o nóż, upadek w każdej formie, łącznie z podparciem dłonią, przytrzymywanie, pchanie, szarpanie, podcięcia czy atakowanie leżącego. Karane jest unikanie walki, jak i walka zbyt brutalna. Tak przedstawiają się reguły gry sportowej walki taekwondo. A tak wygląda praktyka.